Dobry wieczór Państwu. Dzisiejszy temat to jest temat związany z tak zwanym szokującym kazaniem Paula Washera. Mają niektórzy do mnie pretensje, że nazywam go fałszywym nauczycielem i heretykiem. I tutaj przedstawię powód, dlaczego tak się dzieje. Generalnie dobrze przygotowana trutka na szczury musi w 99%, a nawet więcej, być przygotowana jako najsmaczniejsze jedzenie. I tak właśnie jest z gadaniną Waszera. W 99% jest to mieszanina różnego rodzaju wezwań biblijnych, podobnych do prawdy. Jest to prawie prawda. Natomiast niestety jest tam ziarno fałszu. Bardzo poważne ziarno fałszu, które powoduje, że Pan Jezus umarł niepotrzebnie, jeśli przyjmiesz światopogląd Waszera. Jest to całkowicie niebezpieczna i groźna nauka, co wykażę za chwilę. Tutaj mamy pierwszy zrzut ekranu, kawałek tłumaczenia kazania Waszera. I ja dwa takie kawałki pokażę, te, którymi będę się zajmował. Jest to kazanie, które kiedyś tam było na blogu Purytanina, tutaj jest adres, które znalazłem w archive.org. Nie ma go już obecnie na stronie pod tym adresem, być może jest pod innym adresem. Natomiast pod tym adresem wyświetla się błąd 404. I co tutaj mamy? A to nagranie, które krąży na YouTubie, jest opisane jako to, które pochodzi właśnie z tłumaczenia Puritana. I ta wypowiedź, którą tutaj zacytuję, jest następująca. To są słowa Paula Washera. Zostałeś zbawiony, ponieważ odwróciłeś się od swoich grzechów i uwierzyłeś. Tak, zgadzam się, to jest prawda. Zostałeś zbawiony, ponieważ odwróciłeś się od swoich grzechów i uwierzyłeś. I nie zrobiłeś tego tylko raz w przeszłości. Ty kontynuowałeś robienie tego nawet do tego teraźniejszego momentu, ponieważ kiedy Jezus, prawidłowe tłumaczenie wersetu, którego słowa on wypowiedział, brzmi następująco: Królestwo Boże nadeszło, czas się wypełnił, teraz poświęć resztę swojego życia na pokutowaniu ze swoich grzechów oraz na wierzeniu we mnie. Nawrócenie nie jest jak szczepionka. O, ja to zrobiłem, upamiętałem się, uwierzyłem. Pytanie, mój przyjacielu, brzmi: czy kontynuujesz pokutowanie z grzechu, czy kontynuujesz trwanie w wierze? Ponieważ ten, który zaczął dobre dzieło w tobie, ukończy je. On je ukończy. Więc tutaj widać, że Paul Washer, o ile dobrze jest to przełożone, kładzie nacisk na to, że częścią warunku zbawienia nie jest jedynie wiara, odwróciłeś się od swoich grzechów i uwierzyłeś, i nie zrobiłeś tego tylko raz w przeszłości. Tutaj widać, że on traktuje to jako kontynuowanie, które byłoby warunkiem tego, aby mieć, utrzymać zbawienie. Czyli jeżeli nie będziesz kontynuował w jego opinii, jeżeli nie będziesz tutaj miał tego typu doświadczenia, jakiego on oczekuje, to kwestionuje prawdziwość nawrócenia. Jest tutaj to wyraźnie pokazane. Nawrócenie nie jest jak szczepionka. No ja się zgadzam, że nie jest jak szczepionka, bo szczepionka dotyczy ciała.
ale tutaj prawdopodobnie chodzi mu o to, że szczepionka jest jednorazowa i zabezpiecza na całe życie. Jak wiemy, szczepionki nie zabezpieczają na całe życie, no ale chodzi o propagandowe rozumienie szczepionki. Czyli nawrócenie nie jest jak szczepionka, albo inaczej, nie każda szczepionka zabezpiecza na całe życie. Być może istnieją takie, które zabezpieczają na całe życie. Wiem, że kiedyś miałem żółtaczkę szczepioną, potem gdzieś jechałem, kazali mi się ponownie serię trzech zastrzyków żółtaczki brać, żebym w Chinach, jak byłem, nie złapał żadnego takiego zdarzenia. Tak samo miałem szczepiony dur jako niemowlak czy dzieciak, też mi kazali powtórzyć. Czyli szczepionka nie jest tu dobrym modelem, jeżeli myślimy o szczepionce jako czymś, co trzeba powtarzać. Wascher raczej powinien powiedzieć, że nawrócenie jest jak szczepionka, no bo jego wersja jest taka, że ciągle masz się zaszczepiać z tego, co tutaj widzimy. Więc jest niekonsekwentne. Nawrócenie według Waszera byłoby jako taka szczepionka, którą musisz szczepić co chwila, jak tracisz oporność, tak? Ja to zrobiłem, upamiętałem się, ale on tutaj ma chyba rozumienie szczepionki jako takiego czarnego pudełka, black box, że raz jeden się to stało, wrzucamy do pudełka, zapominamy. No, widać, że albo to namieszał Puritan, albo namieszał sam Washer. Generalnie ja odnoszę się do tego nagrania wideo, które krąży w polskim internecie. Nie interesuje mnie internetowa wersja angielskiego oryginału, dlatego że jeżeli tak biegły w tłumaczeniu człowiek jak Puritan, a on jest w tłumaczeniach świetny, to jeżeli on namieszał, no to ja się nie podejmę tego, żeby robić śledztwo i poprawiać po Puritanie, bo on jest znany z tego, że solidnie wykonuje robotę w tłumaczeniach tych nauczycieli z nurtu purytańskiego. Pytanie, mój przyjacielu, brzmi: czy kontynuujesz pokutowanie z grzechu? Czy kontynuujesz trwanie w wierze? I tutaj jest punkt sporu między mną a tym, co jest w tym kazaniu. Ja się uczę ze Słowa Bożego, że jeśli ktoś uwierzy, jest zbawiony. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Wystarczy jeden raz powierzyć swoje życie Bogu i jeden raz skorzystać z ofiary Pana Jezusa Chrystusa, jest się zbawionym raz na zawsze. Wtedy Duch Święty zaczyna mieszkać w wierzącym i oczywiście on wydaje te owoce, o których tutaj w całym tym kazaniu często mówi tenże nauczyciel, moim zdaniem fałszywy nauczyciel, ale nie jest tak, jak on twierdzi, że to jest coś, co warunkuje zbawienie. I za chwilę ten drugi kawałek pokaże to jeszcze mocniej, co on uczy. Tutaj widzimy drugi kawalątek. Jednym z największych dowodów na to, że prawdziwie narodziłeś się na nowo, jest to, że Bóg nie pozwala ci mówić w sposób, w jaki twoja cielesność chciałaby mówić. Bóg nie pozwoli ci ubierać się tak zmysłowo jak świat i tak zmysłowo jak zmysłowy Kościół pozwala ci się ubierać. Bóg nie pozwoli ci działać jak świat, pachnąć jak świat, mówić jak świat, słuchać rzeczy, których świat słucha. Bóg odmieni twoje życie. Mówi on w wersecie 16. Poznacie ich po owocach. Ewidentnie tutaj widzimy, że Washer traktuje jako jedno i to samo owoce i uczynki. Jest to całkowita błędna koncepcja. Jeżeli teraz weźmiemy sobie choćby pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział. Pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział.
I co widzimy w pierwszym liście do Koryntian, 12 rozdziale? Przepraszam, pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział. 13 rozdział, nie 12. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. Choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał całe mienie swoje, i choćbym. I tutaj właśnie ten trzeci werset pokazuje nam kogoś, kto właśnie na wzór Waszera by sobie pokładał ufność sobie. Widziałby, że rozdał mienie swoje, albo ciało swoje wydał na spalenie, albo inne tego typu elementy. Miłość, jak wiemy, jest jednym z przejawów owocu Ducha Świętego. I generalnie owoc to nie uczynek. Choćbym wydał na spalenie ciało, albo choćbym rozdał całe mienie, i tak dalej. Tak ekstremalne rzeczy, a co dopiero takie proste rzeczy, jak nie chodzić w miniówie, albo tak prosta rzecz, jak nakrywać głowę w czasie modlitwy lub prorokowania. To są banalne rzeczy w porównaniu z wydaniem siebie na spalenie, a tutaj apostoł mówi, że jest możliwe, że będąc osobnikiem idącym do piekła, człowiek jest w stanie rozdać całe mienie swoje, albo jest w stanie wydać nawet swoje ciało na spalenie. Przecież to jest okropnie straszliwa śmierć. A tutaj widzimy kogoś, kto robi dużo mniejsze rzeczy, i Fascher mówi, że to jest dowód. Jednym z największych dowodów na to, że prawdziwie narodziłeś się na nowo, jest to, że zmieniła ci się mowa, tak? Czyli mówisz nowymi językami, że masz trochę inny sposób ubierania się. Jest pełno ludzi, którzy są kulturalni albo którzy pod wpływem kultury chrześcijańskiej zmienili sposób postępowania, będąc cały czas nieodrodzonymi ludźmi. Mamy przykład z Piotra, umyta świnia. On, dopóki będzie pod wpływem wierzących, pod wpływem relacji socjalnych, społecznych, to będzie umytą świnią albo psem, który po prostu to, co zwymiotował, porzucił, ale później to, co zwymiotował, zacznie na nowo zjadać, jeżeli warunki mu na to pozwolą. Jest nienarodzony na nowo, a Wascher każe takiemu piekłoszczykowi, albo inaczej, idącemu do piekła, pokładać ufność ciele. Jest też miejsce do Filipian, list do Filipian. List do Filipian, trzeci rozdział, od 4 do 6 wiersza. Chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele, mówi apostoł Paweł. Jeżeli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja. Obrzezany dnia 8, z rodu izraelskiego, z pokolenia Benjaminowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz. Przecież to byli perfekcyjni ludzie, jak tutaj Paweł zresztą zaświadcza, co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie, człowiek bez nagany. Czyli według zakonu, który jest tutaj wymieniony jako wzorzec postępowania, wszystkie 613 przykazań, no on jest bez nagany, czyli on był bez nagany, bez najmniejszej nagany, a mimo to szedł do piekła. Więc nie możesz polegać na tym, co ci tutaj Wascher mówi. Wascher ci każe po prostu się pomalować na chrześcijańsko i już. Z jednej strony odrzuca jedyną ofiarę Pana Jezusa, mówiąc, że oprócz ofiary Pana Jezusa muszą być jakieś twoje starania i wysiłki, żebyś był zbawiony, co widzieliśmy na poprzednim zrzucie ekranu. A tutaj z kolei każe ci pokładać ufność w ciele, czyli kompletnie zła reguła.
Mateusza 7 rozdział, który on zacytował w tym kazaniu, jest przez niego użyty w sposób zły i niewłaściwy, bo tam właśnie jest pokazane, że Waszer nie ma kompletnie racji. Mateusza 7 rozdział mówi o ludziach, którzy nie mają owoców, ale mają przecież uczynki. I tutaj widzimy w 7 rozdziale wyraźnie powiedziane. Jest to właśnie o tych dwóch drogach, wąska i szeroka, i jest później o dwóch fundamentach, a po środku jest właśnie o czynach, a owocach. Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios. Czyli jeżeli ktoś wyznaje Lordship Salvation, jest w błędzie, bo nie każdy, kto nazywa Jezusa Panem, wejdzie do Królestwa Niebios. Nie każdy, kto wyznaje Jezusa Panem, uznaje Go za Pana, wejdzie do nieba. Pójdzie do piekła cała gromada i ona jest tutaj opisana, więc to jest gwóźdź do trumny herezji nazywanej Lordship Salvation. Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. A jaka jest wola Ojca, który jest w niebie? Wierzyć w tego, którego On posłał. To mówi Ewangelia Jana, tam mówi Pan Jezus wyraźnie. Jaka jest wola Ojca? Uwierzyć w tego, którego On posłał. Wierzyć w tego, którego On posłał. Jeżeli nie wierzysz w Jezusa, wszystko psu na budę i to jest nic nie warte. A jeżeli wierzysz Pana Jezusa, to wszystko inne jest nic nie warte. I tutaj wyraźnie mamy napisane: w owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim? Prawda? Wspaniałe uczynki. Prorokowanie w imieniu Pana. Czy w Twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? Przecież to są najwyższe możliwe aktywności religijne. Dużo trudniejsze niż ubranie czegoś właściwego, czy wyrzucenia telewizora przez okno, jak tutaj Waszer. Ja sam nie mam telewizora. Duch Święty mieszkający we mnie sprawił, że w ogóle mnie nie kręci oglądanie telewizji już od 20 paru lat. W domu nigdy jako dorosły człowiek nie miałem telewizora. W domu rodziców miałem, ale unikałem go, no bo nie ja rządziłem tym domem, to nie miałem na to wpływu. Ale to nie jest dowód mojego zbawienia, że nie mam telewizora albo że radia nie mam. Są też wierzący, którzy mają telewizor i wcale nie są gorszymi wierzącymi, oglądając telewizję, choć oczywiście ja im się dziwię, nie rozumiem, jak można oglądać telewizor, ale to nie ma wpływu na zbawienie. W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? Same wspaniałe uczynki oni mieli. A wtedy im powiem: nigdy was nie znałem, idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. I tutaj dalej jest powiedziane o tych dwóch fundamentach. I jest to jednoznaczne, że jeżeli po prostu masz uczynki, to możesz nie mieć owoców, ale też może być w drugą stronę, że masz owoce, a ludzie nie dostrzegają uczynków. Jest to generalnie bardzo ważne, żeby tych rzeczy nie mieszać. Doskonała ofiara Pana Jezusa Chrystusa jest wystarczająca do zbawienia każdego, nawet najmniej sprawnego w realizacji chrześcijańskiego tego życia baranka. Najsłabsza owieczka w trzodzie Bożej będzie zbawiona. Niezależnie od uczynków. Nic nie możesz zrobić, żeby przed uwierzeniem, żeby siebie zbawić. Nic nie możesz, żeby utrzymać zbawienie. Natomiast wzrost chrześcijanina jest oczywiście sprawą Bożą. Wzrost daje Bóg. I jedni żyją bardziej
w widoczny sposób moralnie, inni żyją trochę mniej widoczny sposób moralnie, ale najważniejsze jest to, czy on uwierzył. Jeśli uwierzył w Pana Jezusa, to będzie zbawiony. I nawet jeśli mu się zdarzy taki grzech i upadek, jak w pierwszym liście do Koryntian, 5 rozdział, i ten człowiek został zachwycony przez grzech, żył z żoną ojca swego, czyli trwało to długotrwale, to co? On, jak wiemy, jest uratowany. I co z tymi Koryntianami, którzy tak się źle prowadzili, że zachorowało wielu z nich, a wielu z nich nawet zasnęło, czyli pomarło, mówiąc takim codziennym językiem niebiblijnym. Co z nimi? Oni idą, są w niebie, mimo że prowadzili życie niegodne chrześcijanina. Nie można pokładać nadziei w czymkolwiek innym niż w doskonałej ofierze Pana Jezusa Chrystusa. Tylko doskonała ofiara Pana Jezusa Chrystusa wystarczy na zbawienie. Jeżeli coś do tego chcesz dodać, to poniżasz ofiarę Pana Jezusa. Jeżeli uważasz, że coś jest jakimś dowodem zbawienia, niż tylko to, że dany człowiek ma odpuszczone grzechy na podstawie ofiary Pana Jezusa Chrystusa, to sprzeniewierzasz się Ewangelii, pokładasz ufność w ciele i wtedy zwodzisz siebie i innych. Nie ma takiej możliwości, żeby to dało się pogodzić. Oczywiście niektórzy patrzą na to w ten sposób, że chcieliby, żeby 100% wierzących było żołnierzami na pierwszym froncie. Ale to jest zwyczajnie niezgodne z tym, co jest w rzeczywistości. W rzeczywistości mamy tych, którzy są na czele, którzy atakują, którzy prowadzą aktywne, widoczne służby, a masz całe tłumy wierzących, którzy, można powiedzieć, na zapleczu realizują chrześcijańskie życie. Wielu złodziei jedynym osiągnięciem ma, że przestali być złodziejami. Czytamy o tym w 1 Koryntian. Tam jest powiedziane, ale niektórzy z was takimi byli. Byli cudzołożnikami, byli mężołożnikami. Jeżeli on nawrócił się i tylko tyle widzisz w jego życiu, że po prostu złodziej przestał kraść, czy to jest mało? Czy to jest niewystarczające? A nawet jest takie słowo: kto kradnie, niech kraść przestanie. Do kogo to zostało skierowane? Do wierzących. Skoro padło: kto kradnie, niech kraść przestanie, to co? To Paweł to sobie wymyślił? Nie, jest świadom tego, że wśród wierzących są różnego rodzaju słabsze przypadki. I co? I jeżeli nagle teraz masz wierzącego, teraz jest modna pedofilia, to załóżmy, że trafi się, że jakiś brat ze zboru jest wzorowym, załóżmy, dyrektorem gdzieś i trafi się, że po prostu popadł w grzech pedofilii. To uważasz, że on jest niezbawiony, tak? Albo że mając homoseksualne skłonności, uległ temu grzechowi. Uważasz, że on jest niezbawiony? Jeżeli faktycznie był czas, że on pokutował, uwierzył w Pana Jezusa, to poradnictwo chrześcijańskie musi się opierać na tym fakcie, że on ma w sobie Ducha Świętego, jest narodzony na nowo i to mu pozwoli wyrwać się z tego upadku. Przecież Galacjan 6 rozdział mówi: bracia, jeśli ktoś będzie przyłapany na jakimś upadku, idźcie go i upominajcie w duchu łagodności. Nie możesz nie wiadomo jak wysokiego mniemania mieć o chrześcijanach, bo po prostu tworzysz fikcję. To są ludzie, którzy
są zbawieni z łaski i którzy potrafią się złościć, a jak wiemy z kazania na górze, jeśli się ktoś na kogoś złości, to już go zamordował. Potrafią lubieżnie spojrzeć na niewiastę, a jak wiemy z kazania na górze, kto spojrzał lubieżnie na niewiastę, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Nie rozwadniaj tego, czym jest grzech, tylko po to, żeby swoją fałszywą filozofię podtrzymać. Bo to prowadzi do właśnie takiej byle jakości, że nagle trzeba rozwadniać grzech. Nagle się okazuje, że pedofilia nie jest nazywana pedofilią, tylko pederastią, albo jest nazywana jakoś inaczej, żeby tylko zdjąć odium. Nie, grzech to jest grzech. Nie ma grzechu za 100 punktów, nie ma grzechu za 1 punkt. Grzech to jest grzech, on jest obrzydliwy w oczach Boga i masz w sercu swoim nasiona wszystkich grzechów. I tylko łaska Boża powoduje, że któryś z tych grzechów nie wykiełkował i cię nie upokorzył. Po prostu nie miej zbyt wysokiego mniemania o sobie, kto myśli, że stoi, niech baczy, aby nie upadł. Im bardziej będziesz zadufany w pysze, że ty jesteś teraz taki wolny od grzechu, to tym bardziej będziesz popadał w różnego rodzaju obrzydliwe zanieczyszczenia. To jest po prostu fikcja, co głosi ten waszer. I ostrzegam przed tym zwodzicielem, dlatego że on zamyka drzwi zbawienia przed tymi, którzy mogliby być zbawieni, a z kolei wpuszcza tylnymi drzwiami do zbawienia obłudników, którzy są po prostu elegancko, ładnie umytymi świnkami i każe im pokładać ufność w czym? W uczynkach, które robią, a nie w ofierze Pana Jezusa. Przecież wiemy z listu do Galacjan, że jeżeli cokolwiek dokładasz do ofiary Pana Jezusa Chrystusa, to nie możesz być przez tą ofiarę zbawiony. Przecież to jest dokładnie ten sam błąd, co robią rzymscy katolicy. To jest dokładnie ten sam błąd, który popełniają adwentyści Dnia Siódmego. To jest ta sama herezja, którą głoszą Świadkowie Jehowy. Do ofiary krzyża dodają różnego rodzaju inne elementy i przez to ta ofiara krzyża przestaje działać, nie zbawia. I to robi Łoszer. I to jest bardzo niebezpieczne. Jest to strasznie niebezpieczne, że to tak jest popularyzowane nawet przez tych, którzy są z gorliwości zaangażowani w to i nawet mylą, że to jest gorliwość dla Pana, ale to jest inny ogień. I ten ogień ich pochłania, bo często ci ludzie w wielkim gniewie atakują wierzących, którzy ośmielą się tego bożka Łoszera zakwestionować. Ile razy już Słowo Boże mówi, żeby znana wam wasza łagodność była wszystkim ludziom. Owszem, gdy tego fałszywego nauczyciela wspomnę, to najłagodniejsi z pozoru ludzie stają się bardzo niełagodni, czyli grzeszą, czyli pozwalają w swoim życiu na grzech. Jeżeli ty jesteś niełagodny, to Słowo Boże mówi, niech wszystkim będzie znana wasza łagodność, Pan blisko, Filipian 4 rozdział, albo w innym miejscu jest powiedziane, aby okazywali wszelką łagodność wszystkim ludziom. To co, ja już przestaję być człowiekiem, jak kwestionuję tego fałszywego nauczyciela Łoszera, prawda? I wtedy uzwierzęcasz mnie i mordujesz. Zostałem zamordowany znowu 4 dni temu, bo w Facebooku morderstwo to jest zablokowanie kogoś. Wiemy o tym dobrze, prawda? Więc zostałem zamordowany za Łoszera. Stąd ten odcinek się pojawił, bo po raz kolejny mnie zamordowano za Łoszera. Za to, że ośmieliłem się powiedzieć, że ten fałszywy nauczyciel zwodzi ludzi, dając im fałszywą ufność pokładaną w ciele oraz wpuszczając tych, którzy pokładają sobie ufność w ciele, utwierdzając ich, że są niby zbawieni, choć idą do piekła, wpuszcza całe gromady religijnych aktywistów, którzy są niezbawieni, umyte świnie wpuszcza,
A z kolei prawdziwe baranki, owieczki, które mają owszem może trochę przybrudzone futerko, wyrzuca z tej zagrody, twierdząc, że są niezbawione i wyzywając ich najgorszymi rzeczami. To jest bardzo niebezpieczne, bo te owieczki są potem zjadane poza zagrodą przez wilki. I to robi Łoszer, rozprasza, rozprasza, wpuszcza do kościoła niezbawionych, tworząc miks niezbawionych ze zbawionymi, a z kolei tych zbawionych, którzy tego po prostu kryterium, które on sobie w swojej religijnej głowie ułożył, nie spełniają, wyrzuca z kościoła. Jest to bardzo niebezpieczny osobnik. Oby jak najmniej było tego typu zwodzicieli. Przestrzegam was. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie. Czytaj Biblię. Skrytka 31 63 500 Ostrzeszów. Możesz też do mnie zadzwonić 739 089 088. Z Bogiem.